Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale będę chciał Wam pokazać bardzo fajną bibliotekę, która pozwala uniknąć takich brzydkich zapisów w naszych reducerach. W poprzednich odcinkach mogliście usłyszeć i wręcz zdziwić się, że za każdym razem, kiedy wprowadzamy jakąś zmianę w reducerze, no to nie możemy zmieniać tak naprawdę bezpośrednio obiektu state, ale za każdym razem musimy tworzyć ten state na nowo, pamiętając o tym, żeby nie pogubić wartości z tego state'u. I to myślę, że taki zapis, no po pierwsze jest skomplikowany, a po drugie myślę, że no po prostu te redusery, kiedy ich się naprawdę pisze sporo i kiedy są to już takie bardziej zaawansowane redusery, no to naprawdę trzeba się nagłowić, żeby nic nie pogubić w tym naszym state'cie oraz też trzeba się nagłowić, żeby po jakimś czasie, patrząc na ten reducer, tak naprawdę zrozumieć, o co w nim tak naprawdę chodzi. Więc w tym celu możemy posłużyć się różnymi bibliotekami. W internecie, na jakichś forach, na grupach często polecane są Ramda, często jest polecany Immutable.js, natomiast ja ostatnio się natknąłem i został mi polecony Immer, który moim zdaniem jest naprawdę niezłą biblioteką, która po pierwsze ma bardzo proste API, czyli tak naprawdę nie trzeba się uczyć, tak jak w przypadku Ramdy, całkiem nowego zapisu, ale wystarczy po prostu zapisać to w taki dosyć prosty sposób, który bardzo kojarzy się z takim czymś, jakbyśmy chcieli po prostu napisać state.list i w ten sposób, tak? Tak jak nie możemy pisać w naszych reducerach, to biblioteka Immer tak naprawdę umożliwia nam pisać nasze redusery w taki bardzo prosty sposób. Więc na początek zainstalujemy sobie tą bibliotekę npm i install Immer. A ja w międzyczasie pokażę Wam apkę, którą jakby, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Więc mamy tutaj listę naszych filmów, które chcemy obejrzeć. No i w przypadku, na przykład, gdybym wieczorem sobie puścił dzisiaj Rambo i chciałbym oznaczyć, że Rambo część pierwsza jest przeze mnie obejrzany, no to mogę sobie na niego kliknąć i wtedy odpalam sobie akcję Toggle Watched, która tak naprawdę jest akcją typu Toggle Watched i która w reducerze namierza nam film o ID równym 4 i zmienia flagę Watched. I to się dzieje dokładnie w tym miejscu, tak? Czyli na początek przepisujemy sobie nasz aktualny state, a później list to jest tak naprawdę, można to zrobić na wiele różnych sposobów. Ja tu akurat przeleciałem mapem i w momencie, gdy jakiś filmik ma ID takie jak ID obiektu, które tutaj jakby oznaczam sobie i wywołuję w akcji, tak? To wtedy wprowadzam do niego zmiany i po prostu oznaczam flagę watched jako przeciwieństwo, czyli w momencie, gdy watched jest na true, czyli jest to obejrzany filmik, to jak kliknę jeszcze raz, no to on wskoczy mi do nieobejrzanych. Więc dlatego tutaj to jest zapisane w ten sposób. No ale ten zapis nie jest do końca fajny. Widzicie, że trzeba się tutaj troszeczkę nagłowić, żeby w ten sposób ten reducer sobie zrealizować, ale teraz spróbujemy to zrobić z użyciem biblioteki Immer, która nam się zainstalowała. Więc tutaj sobie wpiszemy import Immer, w zasadzie przepraszam, import produce from Immer, bo tak się nazywa funkcja, której będziemy używać, i ta funkcja pozwala nam pisać to w taki sposób, czyli na przykład zajmiemy się na początek najprostszą akcją. Najprostsza akcja, czyli po prostu list chcemy ustawić na pustą tablicę i to możemy zrobić w ten sposób, że zwracamy funkcję produce, która przyjmuje jako pierwszy argument aktualny state, a jako drugi argument przyjmuje funkcję, w której mamy tak zwany draft state.
Teraz draft state polega na tym, że wewnątrz jakby mamy kopię tego naszego state'a i możemy na niej wprowadzać zmiany, a później immer już jak jakby dobiegnie ta, końca do, ta funkcja do końca, no to immer sobie jakby pod spodem wszystko ładnie w optymalny sposób ogarnie i zwróci jakby prawdziwy state, który powinien być po wykonaniu tej operacji. Więc mamy draft state i sobie tutaj na przykład napiszemy draft state.list równa się pusty. No i widzicie, prawda, że ładniej to wygląda, ale myślę, że dopiero efekt końcowy będzie w pozostałych akcjach, więc ja to zapiszę i zobaczymy, czy mogę sobie wywołać akcję reset movies. Dispatchujemy ją i widzicie, że lista nam się zmieniła. Więc teraz w takim razie zmienimy sobie pozostałe akcje w naszym reducerze, tak by korzystały one z funkcji immer. Więc teraz możemy sobie to tutaj na przykład zakomentować i zwrócimy sobie znowu funkcję produce. Przyjmujemy state, który mamy tutaj w tym reducerze. I teraz co my chcemy zrobić? Tak naprawdę chcemy do klucza list, który jest tablicą, dodać jakiś item, tak? Czyli w tym przypadku tutaj z naszego API iterujemy po JSON-ie i za każdym razem jak znajdziemy jakiś film, to dodajemy go do stora z użyciem akcji addMovie, więc piszemy sobie tak jak wcześniej draft state. Wchodzimy sobie tutaj do ciała tej funkcji i piszemy sobie to w taki sposób draft state list i teraz możemy użyć funkcji push i tutaj podamy action item. Tu jeszcze wcześniej możemy sobie ustalić na przykład action item, dajmy na to watched i na false, bo tutaj akurat muszę to ustawić, bo nie chciało mi się poprawiać API, żeby nam zwracało flagę watched, bo to jakby nie było potrzebne do realizacji dzisiejszego odcinka, więc zapisujemy to i addMovie w dalszym ciągu nam bardzo ładnie działa, więc to też możemy wywalić. I teraz zrobimy tę ostatnią już operację toggle watched w taki sposób, że sobie to zakomentujemy. I wprowadzimy tutaj return, produce i znowu mamy state, draft state i tym razem będzie to nieco bardziej złożone, ale myślę nie aż tak jak na samym początku, więc mamy state, mamy listę i chcemy w tej liście tak naprawdę zaktualizować jakiś element tej listy. Więc myślę, że na przykład możemy zrobić to w taki sposób, że możemy sobie znaleźć indeks, na przykład const index równa się draft state list find index. I tutaj możemy to zrobić w taki sposób, że musimy podać warunek, czyli predykat, tak? I tutaj na przykład to będzie movie ID równa się action ID, czyli tutaj jakby w akcji przekazujemy konkretny ID filmu, który chcemy zmienić. Tutaj dostajemy indeks i teraz możemy bezpośrednio zmienić to, co znajduje się pod tym indeksem w tej liście, czyli draft state list, możemy się odwołać w ten sposób, index i na przykład kropka watched równa się i możemy sobie to zaprzeczyć w ten sposób. No i chyba przyznacie, że jakby spojrzenie na te dwie linijki może jakby nie jest to super skomplikowany kod, ale czytając go widzimy, co tutaj się dzieje, tak? Najpierw znajduje indeks tej naszej listy, w tej naszej liście, na której znajduje się określony film, a później po prostu zmieniam atrybut
który znajduje się, tego obiektu, który znajduje się pod tym indeksem i go neguje. Czyli w przypadku, jeżeli film był obejrzany, a na niego klikniemy, to będzie nieobejrzany. No i zapiszemy to i zobaczymy, czy nasz Redux w dalszym ciągu działa. No, myślę, że wszystko działa. Imer jest bardzo fajny, polecam go używać w Reduxie. Możecie też go używać z hookami. Imer został zrobiony przez tego samego gościa, co zrobił Mobixa, więc myślę, że jest to na pewno biblioteka, którą warto się zainteresować, żeby pisać bardziej czytelny kod. Oczywiście, jeżeli jesteście ekspertami w pisaniu reducerów z użyciem spread operators, z użyciem ramdy i tak dalej, no to super. Bardzo fajnie, że umiecie to robić, ale pamiętajcie o tym, że kod, który piszecie, no nie jest dla was, jest też często dla deweloperów, którzy mogą mieć nieco mniejszą wiedzę niż wy i wydaje mi się, że dla takich początkujących osób taki zapis jest bardziej zrozumiały. I to wszystko, co chciałem wam dzisiaj pokazać. Jeżeli filmik wam się podobał, to będę wdzięczny za danie łapy w górę. Jeżeli nie chcesz tego robić, to nie rób. Jeżeli masz jakieś pytania do mnie, to zachęcam do skorzystania z sekcji komentarzy. W opisie do filmiku też znajdziecie link na Discorda, gdzie czasami sobie gadamy o Reakcie i rozwiązujemy jakieś problemy związane z Reactem, z GraphQL-em i z wieloma innymi rzeczami. Dlatego dziękuję bardzo za uwagę. I teraz z tego miejsca życzę ci miłego dnia.